co ty masz zamiar zrobić? Co? To, co słyszałeś, to wszystko, na co cię stać? Myślisz, że jesteś lepszy, bo jesteś mężczyzną? Czekaj. O czym ty mówisz? I co najważniejsze, dlaczego rozmawiam z maszynką? To nie ma znaczenia. Co ma znaczenie, to fakt, że jesteś białym, uprzywilejowanym, heteroseksualnym mężczyzną. Niedobrze mi, gdy na ciebie patrzę. Myślisz, że wszystko ci wolno i cały świat jest twoją własnością? Cóż, nie uważam i nawet nie czuję, abym był uprzywilejowany ze względu na to, że jestem facetem. Zamilcz! To mowa nienawiści. Mężczyźni z natury są uprzywilejowani i mają łatwiej w życiu za sam fakt posiadania penisa. I na każdym kroku są oni faworyzowani. No ja nie wiem. Zdecydowana większość bezdomnych to mężczyźni. Na wojnach to zazwyczaj mężczyźni giną. Do tego jeszcze zdecydowana większość samobójców to mężczyźni. A, i nie zapomnijmy o tym, że mężczyźni częściej są ofiarami przemocy. Mam gdzieś twoje mansplaining. Fakty nie mają dla mnie żadnego znaczenia, ale uczucia już tak. Ja, by to udowodnić, to odwołam się do w pełni niezależnego tłumu. Dokładnie. Ma rację. Wstydź się walić facetów. On mnie molestował, dotyka mojej nasadki. Ty chory pojebie, tego już za dużo. Jesteś zakałą ludzkości, nic niewartym gwałcicielem i zboczeńcem, nieudacznikiem życiowym. Jako wielomiliardowa korporacja mam realny wpływ, aby zmienić twoje postępowanie i ogłosić całemu światu, jakim gównem jesteś. Nie powstrzymasz nas przed szerzeniem prawdy. Słyszysz? Nie powstrzymasz.